Prowokacyjnego pytania. Jerzy, dlaczego nie wystartowałeś w sztafecie 30 km na 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce? Niestety nie mogłem, złożyła mnie choroba i bardzo żałuję. Bardzo wam kibicowałem i się interesowałem cały czas i wiem, że wszystko dobrze poszło. Ale ja osobiście nie mógłbym wziąć udziału w tym biegu i bardzo zazdroszczę wszystkim tym, którzy biegają, ponieważ już w dzieciństwie nie byłem w stanie przebiec jako nawet uczeń szkoły średniej tysiąca metrów. Także wiedziałem, że biegi nie są moją specjalnością, dlatego bardzo się cieszę, jak widzę ludzi biegających. Im zazdroszczę, ale w bardzo pozytywnym sensie. Ale ty podszedłeś do tematu z drugiej strony. Zamiast biec 30 km, ty przez 30 lat rozwijałeś polski samorząd. No właśnie. No rzeczywiście z tego punktu widzenia to chyba jestem długodystansowcem, bo nadal się samorządem zajmuję. Przede wszystkim przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, ale przez swoją działalność edukacyjną na Uczelni Łazarskiego, działalność taką popularyzatorską, publicystyczną. Z przerwy z tym samorządem jestem związany. I żałuję bardzo, że ta sytuacja z koronawirusem uniemożliwiła nam zorganizowanie godnych obchodów 30-lecia. Na pewno miałyby one miejsce, gdyby nie lockdown i to, że musieliśmy siedzieć w domach. Ale mieliśmy w ten sposób trochę więcej czasu na refleksję. Bieg dedykowaliśmy samorządowi z okazji 30-lecia, całą 30. Natomiast poszczególne dziesiątki, w różnej intencji, tak to nazwijmy. I pierwsza to była dziesiątka dedykowana naszym braciom z Białorusi, którzy walczą w tym momencie o wolność i swoją samorządność. No ja patrzę z podziwem na to, co się dzieje na Białorusi. Widzę fantastyczne twarze, które nam się kompletnie nie kojarzą już ze Związkiem Radzieckim, w ogóle z tą prześnością. Mnóstwo ludzi młodych, ale także i to starsze pokolenie, które wygląda po prostu tak, jakby żyło od dawna na Zachodzie. No a jednocześnie ta ich mobilizacja niezwykła, przecież to jest kraj czterokrotnie mniejszy właściwie od Polski pod względem ludnościowym. Natomiast manifestacje na ulicach pokazują, jak wielka jest determinacja. Oni protestują w swoim interesie, ale także pośrednio, także i obiektywnie w interesie całej Europy i nas w szczególności. Bardzo się cieszę z tej akcji moich młodych współpracowników Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział w Gdańsku, że wymyślili taką fantastyczną imprezę jak bieg 30-lecia, bieg na 30-lecie samorządu. W czasie, kiedy nie możemy zorganizować normalnych obchodów z uwagi na COVID-19. No to jest zawsze mniej niż 42 km, prawda? Więc 12 km krócej, więc mniejszy wysiłek. Po drugie, 30-lecie samorządu terytorialnego, więc jeśli gdzieś ktoś ma jakąś żyłkę samorządową, jakąś strunę, nawet drobną, która pozytywnie reaguje na samorząd, to już jest też okazja, żeby powiedzieć sobie, proszę bardzo, ten nasz samorząd wkroczył wiek dorosły, dojrzały, ale trzeba zawsze pilnować, żeby się jakieś nieszczęście mu nie przytrafiło i właśnie ta energia, którą wydobędę w trakcie biegu, będzie ulokowana właśnie w samorządzie. W ten sposób będę wspierał Rzeczpospolitą, bo wiadomo, że Rzeczpospolita jest oparta o fundament samorządowy.